Halo? Tak? Tu Antonina Kłosowicz. Jestem przy telefonie. Nie, nigdzie? Sprawdzaliście dokładnie? W żadnym szpitalu. I w żadnym komisariacie. Nie odnotowano. W takim razie gdzie może być? Wyjechała? A dokąd miała wyjechać? Na wycieczkę? Co pan? Moja córka bez mojej wiedzy? Pan oszalał! Ależ ona... Proszę? Ja nie krzyczę, tylko jestem po prostu bardzo zdenerwowana. Dosiu, pozwól. Ależ ona nie ma żadnego powodu, żeby uciekać z domu. Żadnego powodu, rozumie pan? Proszę? Kto? Kapitan Karska. Wobec tego chciałabym natychmiast się z nią zobaczyć. Tu przecież chodzi o moje dziecko. Dobrze. Będę najdalej o 4:30. Już wychodzę. Położyłabyś się chociaż na godzinę, dwie. Ja tam pójdę. A może ona rzeczywiście wyjechała z Jackiem na jakąś wycieczkę? A ty uważasz to za naturalne, że nie raczyła nas o tym zawiadomić? To skutek twojego wychowania. Na wszystko jej pozwalałeś. A ty jej na nic nie pozwalałaś. Gdzie mieszka? Ten Jacek. Jacek? No chyba w domu akademickim. Zresztą nie wiem. A co ty w ogóle wiesz? Nawet nie mam pewności, czy wiesz, że twoja córka skończyła już 16 lat. Dokąd idziesz? No przecież nie pójdziesz sama do komisariatu. O tej porze. A jeśli Beata wróci? Albo zadzwoni telefon? Przecież ktoś musi być w domu. Dam sobie radę. Tu W-22. Tu W-22. Opuściłem sektor 36. Jadę do akcji w sektorze 40. Jak mnie słyszycie? Zrozumiałem was. Meldujcie zaraz, czy potrzebna pomoc. Uwaga, mogą mieć broń przy sobie. No. Co ciekawego? Kanapeczka. A? Powiem żonie, że przechodzę na twój wikt. Ucieszy się, będzie miała z głowy. Do was interesant. Czeka na korytarzu. No cześć, pani kapitan idzie do pracy. Aha, słuchaj. A? Jak przyjedzie S-19, to go poślij na ochotę. Niech sprawdzi, co z tymi piekielnymi bliźniakami. Dobra. Rysopis zna. Aha. Pani Kłosowicz? Proszę. To właśnie pani ma się zająć sprawą mojej córki? Tak. W takim razie prosiłabym natychmiast... Natychmiast zrobiliśmy wszystko. Proszę. Proszę pani. Proszę mi coś powiedzieć o Beacie. Oczywiście oprócz rysopisu. Beacie niczego w domu nie brakowało. Nasza sytuacja materialna. Jestem kierowniczką, pracownik kostiumów teatralnych. Mąż chemik, naukowiec. Jesteśmy zgodnym małżeństwem. W której klasie jest pani córka? W 10. Beata jest bardzo zdolna. Miewa niekiedy stysję z nauczycielami, ale to się chyba zdarza każdej nieprzeciętnej uczennicy. Czy coś zdarzyło się ostatnio w szkole? Nie, nie. Na pewno. Jestem bardzo zajęta, ale interesuję się jej postępami w nauce. Czy córka zwierza się pani ze swoich kłopotów sercowych? Naturalnie. Beata chodzi, jak to się mówi, ze studentem Politechniki. Ten student bywa oczywiście u nas w domu. Rzeczowy, spokojny, dobrze wychowany chłopiec. Nie zauważyłam nic. A nie przebywała ona ostatnio w nieodpowiednim towarzystwie? Nie. Nie przebywała w nieodpowiednim towarzystwie. No więc szkoła nie, dom nie. Ani nieszczęśliwa miłość, ani wpływ kolegów. Co mogło być powodem ucieczki? Ja w dalszym ciągu nie wierzę, żeby to była ucieczka. Proszę.
To są sprawy, które aktualnie prowadzę. W każdym z tych wypadków wydaje się rodzicom, że wszystko wiedzą o swoich dzieciach. Czy pani ma zamiar prawić mi morały? Widzę, że milicja nie uznaje wyjątków. Wprost przeciwnie. Zajmujemy się tylko wyjątkami. Jak się nazywa ten student? Jacek Kamiński. Gdzie mieszka? W domu akademickim. Niestety nie wiem, w którym. Zaraz się dowiemy. I najlepiej będzie, jak pani sama pójdzie do niego. Po co go straszyć milicją? Halo? Dajcie mi biuro adresowe. Przepraszam za niedbały strój, ale... Gdzie jest Beata? Dzień dobry. Beata? Betka, co się stało? Beata nie wróciła na noc do domu. Nie wiem, ja nie wiem od tygodnia. Może nocowała u koleżanki? Nie nocowała u żadnej koleżanki. Telefonowałam do wszystkich. Beata wyszła wczoraj rano do szkoły i dotąd nie wróciła. Od tygodnia nie widziałam Beaty. Pokłóciłem się z nią, a raczej ona ze mną. Ach tak. To nic ważnego, Beata się tym na pewno nie przejęła. Uważałam pana za porządnego chłopca. Sądziłam, że ma pan dobry wpływ na Beatę. Dziękuję pani za zaufanie, ale czy można mieć wpływ na Beatę? Ona jest taka... Ja wiem, jaka ona jest. Zdawało mi się, że już jest pan dorosły. Że pańska opieka uchroni ją. Coś taki przegrany. Nie ma Beaty. Dziecino, wyrażaj się jaśniej. No, zniknęła. To była jej matka. Powiedziała, że Beata nie wróciła na noc do domu. No, ładnie. Dziecino, a jeżeli ona z twojego powodu sobie... Leżysz, stary prokurator już czeka. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Słowo daję. A mówiłem ci, żebyś nie zadawał się z siksami. A teraz może ona wstąpiła do klasztoru. Ciszej tam! Dajcie spać do jasnej cholery! No i co zamierzasz robić? Nie wiem. To znaczy wiem. Nie będę dziś na ćwiczeniach. Wytłumaczysz mi jakoś, dobrze? Ale przecież jutro ten egzamin. Pamiętam, pamiętam. Cholera, że nie miało się to już kiedy zdarzyć. Podajemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Często tu przychodzę i... Ale nigdy tak wcześnie. Czy była tu wczoraj taka młoda dziewczyna, bardzo ładna? Tutaj same ładne dziewczyny przychodzą. Szatynka niewysoka, szare oczy, uczennica. Może pani sobie przypomni. Bardzo często siadałem z nią tu przy tym stoliku. Tak, przypominam sobie. Była tu wczoraj? O której? Z kim? Przypominam sobie, że pan zawsze tam z nią siedział. A wczoraj? Nie, nie było jej. Na pewno? Na pewno. A co, stało się coś? Nie, nic. Napije się pan kawy? Zaraz panu podam, niech pan siądzie. Dziękuję. Czekam na ciebie jak głupi pół godziny. Jeden pan nigdy nie chciał czekać na jedną panią, a potem gorzko żałował, bo ona wyjechała na prowincję i otruła się esencją octową. Co się stało? Żebyś ty wiedział, jaka jestem wściekła przez Martę. Zawsze jesteś wściekła przez kogoś. I co znów ta twoja Marta narozrabiała? Przepraszam. Zapomniałam, że pan inżynier to wszystko uważa za szczeniackie rozruby. Pana inżyniera to nudzi. Wobec tego, proszę bardzo, zaraz dostarczymy panu inżynierowi rozrywki. Ona moderato cantabile. A on... Uwaga. Co ty wyrabiasz?
Udało się, spójrz teraz na nich. Co to za facet? Nie znam go, chciałam sprawdzić, czy jest pogrążony w niebycie. Test psychologiczny. Przestań się wygłupiać, dobrze? Nie lubisz, kiedy się wygłupiam, nie lubisz, kiedy jestem wściekła, nie lubisz, kiedy ci opowiadam o szkole. A więc znowu jakaś heca w szkole. Co cię to obchodzi? Zaraz mi wygłosisz parę dobrych rad, że szkoła to szkoła, że matura to matura, że stół, że lampa, że szafa. Masz rację. Stół to nie stół, lampa nie lampa, szafa to nie szafa. Za tydzień zdaję egzamin. No i zdasz? Zawsze zdasz. Ideał, wzór, przykład. Nie widzę powodów, żeby oblewać egzaminy. No właśnie. I zostaniesz idealnym, przykładnym, wzorowym inżynierem. Jesteś okropnie przewidująca. Cyganka wszystko wie. Cyganka prawdę ci powie. Będziesz, jasny panie, bogaty. Czteropokojowa chata, lodówka, radio, telewizor. Ale piękna szatynka źle o tobie myśli. To ja. Wystrzegaj się, czeka cię od niej nieprzyjemność. Zarobiłaś, cyganko. Wszystko się zgadza. Idziemy do kina, Betka. Niezmiernie mi przykro, jasny panie, jestem już umówiona. A wiesz, że do ciebie to trzeba jednak mieć dużo zdrowia. Ten grajek z klubu, ten bordaty, co? Może tak, a może nie. Wszyscy mają prawo do szczęścia. Bata! Bata! Proszę, kawa. Przepraszam panią. Bardzo panią... Bardzo się spieszę. Dziękuję, do widzenia. Lekcji nie będzie. Możecie iść do domu. Spokój! Cisza! Wokoło są lekcje. Pożyczysz mi angielskiego do jutra? Coś ty jesteś. Pozwól na chwileczkę. Unika, słuchaj, czy ty nie wiesz, gdzie jest Beata Kłosowicz? Beata pewnie w domu. Może chora. A czy wy nie spotykacie się poza szkołą? Wydawało mi się, że... Och, pani profesor, Beata jest taka dziwna. Ja ją bardzo lubię, ale ona... Trudno się z nią przyjaźnić. Tak, a wczoraj Beata nic ci nie mówiła? Nie. Beata... Nie wróciła na noc do domu? Niemożliwe. Matador! Matador! Beata uciekła z domu. Co? Albo popełniła samobójstwo. Albo poleciała na księżyc. Ty bez głupich żartów. Ramzes, ja wcale nie żartuję. Ryba mnie się pyta, gdzie jest Beata. To ja mówię, że pewnie w domu. To ona mówi, czy ja nic nie wiem. To ja mówię, że nic. To ona mówi, że Beata nie wróciła do domu na noc. Nie wiedzą, co się z nią stało. Szukają jej wszędzie. Nasza Beatka nie zginie. Zawsze mówiłem, że to równa dziewczyna. Sama się nieźle zabawi i dla nas frajda. No co się tak patrzysz? Może byś się łaskawie przymknął. To takie gadanie bije się po buzi. A kto to tak bije po buzi? Ty? Matador, daj spokój. Nie znasz Matadora. On zawsze coś takiego palnie. Odejdź, przyjacielu. Szkoda twojej fryzury i intelektu. Sam się do Beaty kleiłeś, a teraz cię nie obchodzi. A co? Może on płakać nad rzekami Babilonu. Uciekła, wróci. Znikła, to się znajdzie. Słabsza z przedmiotów ścisłych, dobra z humanistycznych.
Z języka polskiego nawet bardzo dobra, prawda, kolego Jotko? Tak, tak. Chociaż to ostatnie wypracowanie... No to była raczej wyjątkowa historia. No, oczywiście. To ten wypadek z Majewską. Jaki wypadek? Jedna z uczennic właśnie z klasy 10B, Majewska, pozbawiona zresztą odpowiedniego nadzoru i opieki domowej, rodzice jej są rozwiedzeni, wpadła w złe towarzystwo, zaszła w ciążę i usiłowała się nawet otruć, ale na szczęście niewielka, niegroźna dawka luminalu. Co się z nią teraz dzieje? Zmuszeni byliśmy dla uniknięcia niezdrowej atmosfery relegować Majewską z naszej szkoły i przenieść ją do wieczorowej. Tak. To przyjęte postępowanie w podobnych wypadkach. Proszę pana, pan mówił o jakimś wypracowaniu. No właśnie. Był to temat wolny. Ideał człowieka współczesnego. Zdaniem Kłosowi Czówny współczesny człowiek powinien być wolny, bez przesądów, bez kompromisów i tak dalej, i tak dalej. Panie kolego... Pod tym każdy z nas może się podpisać. Ale potem jeszcze się mówi, poniosła ją i napisała, że społeczeństwo jest obłudne, że szkoła jest szkołą obłudy, że wyrzuca na bruk dziewczynę, która zaszła w ciążę. Myśmy Majewskiej nie wyrzucali, została jedynie przeniesiona. To też postawiłem jej z wypracowania stopień niedostateczny. Rozumiem. Czy Beata była lubiana w klasie? A wie pani, raczej nie. Zresztą, któż z nas lubi, kiedy się mu wytyka jego błędy i słabości? A Beata miała zwyczaj... Tak, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia, panie. Najpierw Majewska, potem Kłosowiczówna. Cóż to się u nas dzieje? Ta koedukacja to ciągle eksperyment. Który trwa już od kilkudziesięciu lat. Koedukacja istnieje w życiu. Dzisiejsza szczerość obyczajna. Kolego, doprawdy już nie wiem, czy my mamy wpływać na uczniów, czy uczniowie wpływają na nas. Trzeba się na coś zdecydować, bo inaczej... Niestety młodsi koledzy mają zwyczaj... Proszę nie przeszkadzać. A, to ty, Piotrowski. Piąty raz w tym miesiącu. Pani mi kazała przyjść. Chodź no tutaj. Co się znowu stało? Bo przybiłem porębę pluskiewką do ławki. Z nieba nam spadł ten Piotrowski z tą pluskiewką. Dzień dobry. Sokołowska, taka duża dziewczyna. Światło, gaz, centralne, komorne, telefon, wsio równo. Licz pan wszystko hurtem, ja i tak nie mam ani centa. Ale zrobi mi pan cholerną przyjemność, podsumowując poszczególne elementy mojej stopy życiowej. Gdzie jest Beata? Kto? Gdzie jest Beata? Jak na inkasenta zadaje pan dziwne pytania. A pan kto? Ojciec panny Beaty? Nie. Jestem jej narzeczony. Miła funkcja. A ona też jest pana narzeczoną? Interesujące. No i co? Uciekła od pana biedaczka. Może ją porwano, sprzedano? Zna pan operę Sprzedana narzeczona? Pytam pana po raz ostatni. Nie lubi pan opery. A może pan nie muzykalny? Niech pan uważa z tymi żartami. Jak się nie dowiem, gdzie jest Beata, przyślę po pana milicję. No tośmy sobie miło pogadali, a teraz... Dlaczego nie masz parasola?
Przez to twoje lekceważenie mody będziemy tu tkwić. 40 dni i 40 nocy. Zimno ci? Bez czułości. Ty, Ramzes, jesteś zbliżony do gatunku Homo sapiens. I można ze mną skrzyżować parę zdań. Ja ci się nie zdaje, że ci się będę zwierzać. Niepotrzebnie ze wszystkimi zadzierasz. Ja zadzieram? A oni co niewinni? Dyro, Jotko, Bocian i cała reszta. Jednak tylko ryba jest podobna do człowieka. Ta ryba jest równa. Tylko trochę rybia. A to wywalenie Marty. To obrzydliwe świństwo. Wywalili ją, żeby nie gorszyć dobrze wychowanych panienek, takich jak ty. A gdybym i ja była w ciąży? Coś ty. Chciałam cię wypróbować, ale ty jesteś taki sam, jak i wszyscy. I tak bym nie uwierzył. Bo ty... No... Ty nie... Bez kontaktów osobistych. Niedotykalska. Może nie dla wszystkich? Czy ten deszcz nigdy nie przestanie padać? Nigdy! To jest taki nieskończony, nieograniczony deszcz. Jak w snach. Ramzes, czy ty miewasz kolorowe sny? We śnie widzę wszystko na szaro. Na jawie też. Beata! Nie wiem, co zrobić. Mam dziś ostatnią przymiarkę kostiumów. Aktorzy zaraz tam będą. Idź, nie pójdę do instytutu. Gdyby dzwoniła ta Karska... Dobrze, dam ci znać. Nie odchodź od telefonu. Nie odejdę. Czy ona naprawdę od nas uciekła? Nie wiem. To wszystko, co masz do powiedzenia? Jakby cię to nie obchodziło? Jeżeli ci to ulży, gotów jestem przyznać, że to z mojego powodu uciekła. Chcesz powiedzieć, że to moja wina? Idź już, bo spóźnisz się na tę swoją przymiarkę. Karol... Dlaczego ona? Dlaczego ona nam to zrobiła? Tato, tyś już chyba przeczytał wszystkie książki świata. Nie, kilka zostawiłem dla ciebie. Tych najgłupszych. No, czasem i z najgłupszej też można się czegoś dowiedzieć. Oj. Dobrze się bawicie? Szał ciał. Raczej nudno. Ceramika w komplecie, obrazy wiszą. Dlaczego nie zaprosiłaś Jacka? To nie dla niego towarzystwo, nie ten profil. On jest straszliwie poważny. A zresztą... Zawsze mi się wydawało, że nie lubisz Jacka. Dlaczego? To bardzo porządny chłopak. Za porządny. Tak. Czasem to może się okazać wadą nie do wybaczenia. No widzisz, nie lubisz Jacka.
Zresztą, kto się właściwie interesuje? Interesują cię tylko twoje książki, a nie ludzie. Nawet jeżeli bym się otruła, uciekła, nawet byś tego nie zauważył. Czasami wydaje mi się, Beato, że nie jestem ci potrzebny. Twoja mama. Nikt mi nie jest potrzebny, ani ty, ani mama. Beato! Jak myślisz, kiedy mama wróci? Raczej późno. Czemuś z nią nie poszedł? To jest jakieś oficjalne przyjęcie. No to co, ty nie mogłeś z nią iść? Jestem zmęczony. Nieprawda. Nie lubisz ludzi, z którymi się ona spotyka. Rzeczywiście środowisko mami jest mi raczej obce. No to dlaczego nie zaprosisz tych swoich kolegów, chemików? Bo oni znów dla mamy nie byliby interesujący. No i w ten sposób żyjecie jak obcy, każdy sobie. Wydaje mi się, Beato, że nie powinnaś tak zostawiać swoich gości. Wjeżdżę na nich i beze mnie mogą się ściskać po kątach. Beato, nie bądź cyniczna. To tu jest cyniczny! Halo, słucham. Unika? Dziwne. Proszę? Nie, nic, nic. Czy ty wiesz coś o Beacie? Ty chciałabyś się dowiedzieć. Nie, nic jeszcze, nic nowego, nie, nie. Poczekaj. Powiedz mi, dlaczegoś ty wtedy płakała? No na zabawie u Bea... Halo? 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 Madame, obiecałam ci tego twista. Coś ty. To był smut, madame. I ja. To. To. Nie zaprosiłam swojego studenta, swojego jacunia, to bierze się do matadora. Do matadora wcale nie trzeba się brać. On zawsze jest gotów na... Oj, ten twój matador to... Myślę, że mój nic jej do tego. Masz, zapal sobie i przestań łzy ronić. Patrz. Poszli się całować. To już szczyt wszystkiego. Albo zaparzyć herbaty. Już ja znam takie parzenie herbaty. Istnieje kilka sposobów parzenia herbaty. Chińczycy w odróżnieniu od Brazylijczyków parzą... Wypchaj się tymi Brazylijczykami. Ty zawsze udajesz naiwniaka. Zresztą ciebie to nic nie obchodzi, bo ty... Co ja? No masz tu swojego małego księcia. Według wojny taniec połoni, czy nie? W mych ramionach zapomnisz o wszystkim. Unika, to tańczysz dużo lepiej od twista. Tak długo rozmawiałeś ze starym? Nie mogłaś się dodzwonić? Co robiłeś wtedy, jak wymknęliście się do ciemnego przedpokoju? No wtedy, na prywatce u Beaty. A. Ramzes zna 7 sposobów parzenia. Ramzes jest teoretyk, encyklopedysta. A ja jestem praktyk. Natychmiast przestań oślinieć, zobacz, ja to powiem ojcze. Co z ciebie za matador? Przecież ty sama. Najpierw robisz balona z Uńki, a teraz chcesz zrobić ze mnie. Na balona jesteś za ciężki. Nie pofruniesz. Beata, ty jednak jesteś mocno stuknięta. No teraz już sobie możesz zgasić światło.
Dlaczego nie odpowiadasz? No więc, co wtedy robiliście? Natura ludzka ułomna jest. Tańczą? Jeśli sobie życzysz. Tylko mi nie depcz po nogach. Nie każdy jest matadorem. Nie każdy. Co, matador potrzebny ci do kolekcji? Student nie wystarczy? Już ci Ońka naskarżyła? Zazdrość kocha się w nim. Biega za nim jak niewolnica, a on gwizdże na nią. A ty chcesz jej to wybić z głowy metodą poglądową. Nie znoszę zakłamania. Niech wie, kto on jest. Co za altruizm, co za pęd do prawdy. Uważasz, że ja jestem zakłamana? Nic nie uważam. Obserwuję po prostu. Obserwator. Co oni tam robią w przedpokoju? Rozwiązują na pewno równanie z dwiema niewiadomymi. Przepraszam. Mówiłem, że płyty przenieść. Na pewno miała na przyjęcie. Dlaczego my się nie całujemy? Nie wiem. I nigdy nie będziesz wiedział. No szybciej. No zróbcie coś, chcemy tańczyć. No właśnie. No zrób to pójdę. No stary, rób coś. Graj, cyganie! Nie. Już skończyliśmy. No, no, Świat nie jest taki zły, świat nie jest taki mdły, niech nam tylko zakwitną jabłonie. To i milion z nieba każdy i dziewczyna kocha łatwiej, jabłonie kwitnące, jabłonie. Wszystkim manna pada z nieba, ludzie mają co potrzeba, darmo światło, gaz i lokaja. Śpią od rana do wieczora, czasem drepcą do kościoła, a nocą zmęczeni śpiewają. Niech żyje wiosna, niech żyje wiosna, gdy serca nasze się czerwienią. Niech żyje wiosna, niech żyje wiosna, nie czujesz się jak zbity pies. Niech żyje wiosna, niech żyje wiosna, jabłoni, kwiaty, świat odmienią. Niech żyje wiosna, niech żyje wiosna, zaśpiewaj z nami refren ten. Nadajemy komunikat. Wczoraj wyszła z domu i dotychczas nie wróciła Beata Kłosowicz, lat 16. Rysopis zaginionej, szatynka, szare oczy, rysy regularne. Ubrana w ciemne palto i szkolny fartuch. Ktokolwiek wiedziałby o losie zaginionej Beaty Kłosowicz, proszony jest o zawiadomienie. Wazonik po babci Lucy nie poszedł, a tak uważaliśmy. Tato, ty się na mnie gniewasz za tamto. Beata, fotel. Jestem nieznośna, niemożliwa. Nie należy przesadzać w samokrytyce. Mnie nie można lubić. O, to rzecz gustu. Ja na przykład. Naprawdę mnie lubisz? Gdyby nie ty, to... Nie kochasz już mamy. Nie zadawaj takich pytań, Beato. Widzisz, nie chcesz ze mną poważnie porozmawiać? To za poważna rozmowa. Nie ma za poważnych rozmów. Dlaczego ludzie nie mówią sobie prawdy? Dlaczego nie potrafią być szczęśliwi? Kłosowicz, to ty, Tosiu. Słyszałaś komunikat. Tak, przed chwilą.
Nie, Karska nie dzwoniła jeszcze. Dobrze, nie odejdę od telefonu. Dobrze. Do widzenia. Pani kierowniczko, proszę panią do przymierzalni. Ten żupan pije mnie trochę pod pachami. Ależ to głupstwo, podetniemy. Och, ale w ogóle leży bez zarzutu. Moje uszanowanie, pani. Dzień dobry. Przepraszam. Proszę. Tak, tylko pachy. Właśnie, pachy, pachy, pachy. Więcej poprawek nie widzę. Tak. Teraz bierzemy delię. Proszę delię, paniego. O Boże, jakiś to ciężar wkładacie na moje barki. Panie Stanisławie, jest pan przecież Ossolińskim. Tak. Ciężar całego królestwa spoczywa na pana barkach. Ale nie na scenie, matka, nie na scenie. Kto u licha wymyślił ten kostium? Pan Michał Zaręba. Pan Michał, no to niech on sam wdzieje na siebie ten kostium. Tu jeszcze będzie spięty łańcuchem. No, tak. Złotym łańcuchem z drogocennym tak. kamieniem. Tak, tak, wiem. Będzie łańcuch, będzie kamień u szyi. Znam te przyjemności. Ile razy zrobię parę kroków na scenie, Delia zaczyna mi się zsuwać z ramion, łańcuch podjeżdża pod brodę i wtedy czuję się jak na szubienicy. Nie pozwolimy zginąć panu tak. Tak? Tak, dobrze. Nie, 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 na pewno. Do widzenia. Kto dzwonił, mamo? Znajomy. Pan Michał. Pan Michał. Ty się z nim spotykasz? Pan Michał projektuje niektóre nasze kostiumy. Dlatego z nim chodzisz na wódkę? Jak ty do mnie mówisz? Przecież wiem, że chodzisz z nim po knajpach. Co tam w szkole? Jak matematyka? Dziękuję, obleci. Obróć się. Powinnaś się więcej uczyć. Powinnam. Słuchaj, Beata, w życiu i w pracy trzymaj się prosto. Trzeba się umieć skoncentrować. Przez życie trzeba się umieć przebijać łokciami. Wiem, już mi to nieraz mówiłaś. I będę mówiła 100 razy, 1000 razy. Kobieta powinna mieć swój zawód, powinna być niezależna. Tak jak ty? Tak jak ja. Własną pracą doszłam. A w każdym razie do czegoś doszłam. Do czego? Do tego krawiectwa? Tak, do tego krawiectwa. Taki sam zawód jak każdy inny. W każdym razie zarabiam na życie. I to lepiej od twojego ojca. Jego pensja nie wystarczyłaby nam. Lekceważysz go, bo on mało zarabia. A on jest uczonym i ja jestem z niego dumna. Co ty wygadujesz? Ja też jestem dumna z tego ojca. Niech sobie ślęczy nad tymi swoimi formułami. Ale w życiu trzeba mieć więcej sprytu, więcej zaradności. Dzięki za budujący przykład, kochanek i knajpa. Boże, co ja zrobiłam? No widzisz, do czego ty mnie doprowadzasz? Przepraszam cię. No przecież wiesz, że tylko ciebie kocham, tylko ciebie mam. To nic, mamo. To ja przepraszam. Pani kierowniczko. Pani kierowniczko! Przepraszam. Zamyśliłam się. Tak więc do poprawki zostają tylko pachy. Aha, i pani Ewo. Proszę nie zapomnieć, żeby Delię oprzeć złotym galonem. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to pani dzwoniła do mnie w sprawie Beaty Kłosowicz? Tak. Proszę, niech pani siada. Ta dziewczyna była tu przedwczoraj. Koniecznie chciała widzieć się z chorą Majewską. Z Majewską? Czy jej na imię Marta? Tak. Pani też ją zna? Co jej jest? Przywieziona po 2 ostrych atakach histerii. Stany nerwicowe, lękowe. Na szczęście nic specjalnie groźnego. No i 4. miesiąc ciąży. I Beata była tu przedwczoraj? Tak. To było dość niezwykłe. Orientuje się pani. Szpital, spokój, nagle podbiega do mnie ta dziewczyna. Przepraszam, pani doktor, czy mogłabym się widzieć z Martą Majewską? Kto ty jesteś?
Siostra, znajoma? Koleżanka szkolna. Nie ma mowy, nie mogę do niej wpuszczać nikogo. Ja się muszę z nią zobaczyć. Majewska cierpi na stany lękowe. W takiej sytuacji wszelkie zbyteczne rozmowy są niewskazane. Jej potrzebny jest spokój. Ona potrzebuje kogoś bliskiego, już ją wszyscy opuścili. Ona wcale nie jest chora, tylko nieszczęśliwa. Ja jej pomogę. No dobrze, idź do niej. Ale tylko na 5 minut. Sala 7. Dziękuję. Marta, co to, szalałaś? Ale ja go i tak odnajdę. On się z tobą ożeni. Nie wierzysz mi? Myślisz, że cały świat jest drański? Marta, no przecież jestem sobą. Dlaczego mi nie wierzysz? No powiedz. No, odpowiedz coś. Co ty wyprawiasz? Proszę wyjść. Prosiłam cię, ona jest chora. Pani nic nie rozumie. Pani ją leczy na nerwy. Pani ją chce wyleczyć z tych nerwów, a ją trzeba wyleczyć z czego innego. Spokój się. Ona nienawidzi szkoły, rodziców, tego swojego ukochanego i mnie. Wy wszyscy doprowadziliście ją do tego. Dziękuję bardzo. Proszę. Teraz chciałabym porozmawiać z Majewską. Nie. Tym razem nie ustąpię. Może za parę dni, ale teraz nie. No może jednak. Niech pani nie nalega. Nie mogę tego zrobić nawet dla milicji. Mamusiu, co czytasz? Wypracowanie z polskiego. Przecież ty nie jesteś nauczycielką od polskiego. Mm. Mamusiu, obiecałaś. Co ci obiecałam? Już nie pamiętasz? Jak ktoś uczy w szkole, to powinien mieć dobrą pamięć. Obiecałaś, że dzisiaj pójdziemy do kina. I pójdziemy, jak tylko przeczytam parę wypracowań. I znów zrobi się późno i znów powiesz, że jesteś zmęczona. Nie, dzisiaj tego na pewno nie powiem. Ja wiem, że ty jesteś naprawdę zmęczona. Oprawianie tych wszystkich bzdur zawsze tak bardzo męczy. A ty nie piszesz bzdur? Ale piszę wyraźnie i nie robię błędów ortograficznych. Samochwała w końcu stała i nie robiła, tylko się chwaliła. No to daję ci pół godziny czasu. Rozkaz. Albo nie. Pół godziny to za dużo, kwadrans. 15 minut. Poprawię co drugie zdanie, powiem, że cię głowa bolała. To niesprawiedliwe. Pan profesor Jotko nie miał prawa postawić mi za to dwójki. Być może. Być może. Ale czy ty, rzucając gromkie oskarżenia pod adresem nauczycieli szkoły, byłaś zupełnie sprawiedliwa? A czy to nie jest obłuda, kiedy się wyrzuca dziewczynę tylko za to, Majewska, że... Majewska została po prostu przeniesiona do szkoły wieczorowej, gdzie uczą się dorośli. Majewską się nikt nie interesował ani w domu, ani w szkole. Właśnie. A w jaki sposób wy pomogliście swojej koleżance? Przecież ty siedziałaś z nią w jednej ławce. Kiedy ona mi nic nie mówiła. A ty? Jesteś jej przyjaciółką, prawda? Ona nawet mnie się nie zwierzała. No właśnie, a w jaki sposób myśmy mogli o tym wszystkim wiedzieć? Przecież nikt jej nie potępił. Zresztą, czy rzeczywiście jesteś zwolenniczką absolutnej swobody obyczajów? A czy pani profesor jest pewna, że ona nie kocha tego człowieka? Uderzasz w wielki dzwon. Miłość. Zresztą, czy osoba w twoim wieku może wiedzieć, co to jest prawdziwa miłość? To raczej w wieku pani profesor nie wie się już, co to jest miłość. Świnia jesteś, Beata. Coś ty narobiła. Nie bądź taka bezczelna. Pani profesor, ja... Sama nie wiem, jak mogłam coś podobnego powiedzieć. To pewnie dlatego, że mam taki zły charakter i jakoś nie potrafię polubić naszej szkoły. A panią profesor bardzo lubię. Właściwie powinnam z całą tą sprawą pójść do dyrektora. Zachowałaś się skandalicznie. Zademonstrowałaś na przykładzie, jak wygląda twoja wolność, ta z wypracowania. Postąpiłaś według swoich zasad, a to, co powiedziałaś o miłości, też było całkiem logiczne, więc powinnaś być zadowolona. Jesteś zadowolona, nie? Moja kochana,
Za moich czasów, gdyby taka rzecz się zdarzyła, to byłoby nie do pomyślenia. W ogóle nie umiem sobie tego nawet wyobrazić. Tak. Ja jeszcze raz bardzo przepraszam. Dobrze. Idź już. Dzień dobry pani. Czy pani Kłosowicz? Tak, mówi Rybczyńska, wychowawczyni Beaty. Nic jeszcze nie wiadomo? Tak. Proszę pani, chciałabym się z panią zobaczyć. Może winna jestem pani pewne usprawiedliwienie, wyjaśnienie jakieś ostatnio między Beatą a mną były pewne... Co prawda Beata zachowała się bardzo nietaktownie, ale może ja nie zadałam sobie dostatecznego trudu. Proszę. Proszę pani. Ja rozumiem, ale nawet nerwy ani... Sytuacja nie upoważnia panią do stawiania tego rodzaju zarzutów. Bardzo panią przepraszam. Do widzenia. Dla mnie ideałem człowieka współczesnego jest człowiek wolny, pozbawiony przesądów, żyjący zgodnie ze swoją naturą. Na przykład kobiety dawniej żyjące w sieci konwenansu, moralności burżuazyjnej. Krysiu. Mamusiu, to bardzo mądre, ale ja już jestem gotowa. Idziemy? Krysiu, nie gniewaj się. Już wiem, już wszystko wiem, nie musisz mi nic mówić. Ja już wszystko wiem. Krysiu, źle się czuję i poza tym te zeszyty. Ciągle masz albo zeszyty, albo wywiadówki, albo jeszcze nie wiadomo co. Po co się ma dzieci, jeśli się nie ma dla nich czasu? Dawno. Krysiu. Dobrze, jutro na pewno pójdziemy razem do kina. Jutro, jutro. Widzisz tego faceta? Którego? No tego. Stary, historia nie z tej ziemi. Dzisiaj rano, kiedy miałem zamiar dopiero zaintonować, kiedy ranne wstają zorze, zjawił się ten pan u mnie. Puściłem go do mieszkania, myślałem, że to inkasent, a ten... Pyta, która godzina? Nie. Pyta mnie, czy nie ma u mnie babki. Oczywiście była. Akurat nie. Pytał mnie o Beatę. Znasz Beatę? Tyszkiewicz? Nie, no tę uczennicę, taka ładna buźka, trochę dzika. To Beata. Czego rżysz? Otóż okazuje się, że Beata zniknęła jak sen jaki złoty. Jak to? Zniknęła? No po prostu, uciekła z domu. Tak mi przynajmniej oznajmił ten facet, który łaskawie przedstawił się jako jej narzeczony. I narzeczony szukał u ciebie. Tak, ale ja jej nawet dobrze nie znam. To wariatka. Kto? No ta Beata parę dni temu przychodzi do mnie i pyta, czy nie znam Sielczuka. Jasny gwin. Teraz sobie przypomniałem. Mnie też się o niego pytała. Tak? No i co? Boguś, no i... mamy! I nic. No to w takim razie cholernie interesujące. Przepraszam, czy pan zna takiego aktora Sielczuka? To nazwisko obiło mi się o uszy. To ten, którego nazywają Złota Maska, tak? Nie wiem, jak go nazywają w teatrze. Aktor Sielczuk. O ile się orientuję, to ten pan jest aktorem wyłącznie w życiu prywatnym. A nie wie pan, gdzie on mieszka? Nie, niestety ten szczegół nie jest mi znany, ale wiem, że tu bywał. No, po co tu jestem? Bywał, ale już nie bywa. Od pewnego czasu. Szkoda. Przepraszam. Szkoda? Proszę. Słuchaj, na drugi raz nie rób takich pomyłek. Czy koniecznie musi pani go znaleźć? Cześć, stary. Tak. Cześć, stary. Sprawa życia i śmierci? Prawie. Czy nie zechciałaby pani... Niech się pan nie wysila. Nazywam się Beata.
Jestem uczennicą 10 klasy B. I żeby już nie było żadnych niejasności, nie przepadam za starszymi panami w okularach. Mhm. A poza tym znam pewnego młodego człowieka, cześć, który się uważa za mojego narzeczonego. Wystarczy? No, nawet za dużo. No więc? No więc wyżej wymieniony pan Sielczuk. Wyżej wymieniony pan Sielczuk, chociaż go nie znam osobiście, jest zwykłą świnią. Skąd wobec tego posiada pani tę wiedzę o jego świńskiej naturze? Niestety moja koleżanka poznała go zbyt dobrze. A stąd można wysnuć wniosek, że stosunek łączący pana Sielczuka z pani koleżanką... Jeszcze pan palcem w bucie nie kiwnął, żeby odnaleźć cześć, tego stary. Sielczuka. Cześć, a już jest pan niegrzeczny? A jeżeli go odnajdę, wolno będzie być choć odrobinę niegrzeczny. Niech pan spróbuje, ale nie radzę. Myślę, że wiem, gdzie go można znaleźć. Pójdzie pani? Pójdę. No to naprzód. Po Sielczuka, na Sielczuka. Dobry wieczór. Cześć, stary. Dziękuję, miałam siostrze przyszyć. Smarkata prosiła, żeby jej przyszyć i znów. Służę pani. Miła moja, niestety Sielczuk dostał dymisję. Działa podobno na szczeblu powiatowym. Ale gdzie? Nikt mi tu nie umiał powiedzieć. No, to i... Proponowałbym krótki wypoczynek przy źródełku. Aha. Koniak może być? Kieliszek wina. Wino dla pani, dla mnie koniak. Jakie wino? Węgierskie, francuskie, jugosłowiańskie? Węgierskie. Węgierskie. Jaki koniak? Francuski, bułgarski, gruziński? Nie chciałbym wywołać komplikacji międzynarodowych. Kolejno po jednym. Nie znaleźliśmy Sielczuka, ale za to... Co za to? Zaraz. Przepraszam, czy pracował tu pan Sielczuk? Pracował, proszę pani, ale już nie pracuje. Pani myślała, że to był blef, ale ja jestem uczciwy zawodnik. Muszę go znaleźć, choćbym go miała szukać po całym mieście, po całej Polsce. Beato, szalona, Beato. Czy może mi pani wyznać, czego pani chce od tego hochsztaplera? Pan jest, zdaje się, też podrywaczem, tylko raczej poczciwym. Powiem panu, ale nie będzie się pan wygłupiał? Przysięgam. Nie rozgada pan. Będę milczał jak grób. No, niech pan uważa, bo ja jestem mściwa. Ten Sielczuk uwiódł moją koleżankę. Ona zaszła w ciążę, a on teraz jej nie chce znać. Ona się truła, odratowali ona i teraz leży w szpitalu. To on się już prędko nie pokaże. Wszystko jedno, muszę go odszukać. Szalona Beato, i co ty chcesz osiągnąć? Albo on się z nią ożeni, albo ja go zamorduję. Co sobie właściwie wszyscy myślicie? My? Kto my? My podrywacze. Co z pana za podrywacz stary w okularach? To ja mobilizuję resztki szlachetności, a pani... Ojej, późno już, chodźmy. Płacę ile? Na co się tak gapisz, Beatko? A dama jeszcze niczego sobie, znasz jej? Nie. A może to wielce szanowna mamusia pani? Moja matka... Nie wałęca się po waszych lokalach. O, pardon. A, wie pan, zostańmy może jeszcze chwilę, to bardzo miła knajpa. Ja mu gotów, koń zbroja. Nie, zresztą po co? Co pan tu robi? Czekam na panią. Skąd pan wiedział, do jakiej budy chodzę? Wywiad działa.
Więc jednak zajmuje się pan podrywaniem uczennic jak ten Sielczuk. Właśnie. Co właśnie? Właśnie chciałem pani powiedzieć, gdzie dzisiaj można spotkać tego pana. To ma być pretekst, żeby się z panem szwendać po knajpach? Miła moja. Gdzie jest ten Sielczuk? Właśnie wywiad doniósł mi, że ten pan lubi czasem udawać konferansjera, na prowincji oczywiście. Dzisiaj o 5:00 ma zapowiadać w Domu Kultury w Wołominie jakiś zespół bigbitowy. Jedziemy tam. Jedziemy? Rzeczywiście pan wcale nie musi. Dziękuję, do widzenia. Dobrze, dobrze, pojadę z tobą. Szalona Beato. A jeśli ma pani doprowadzić do morderstwa? Więc boi się pan. Będę się bał, ale pojadę. O, ma pani tego swojego Sielczuka. Szanowni państwo, mam zaszczyt przedstawić rewelacyjny zespół. Anaconda. Jeśli ta nazwa tu w Wołominie nic jeszcze nie mówi, tym gorzej dla państwa. Nasze największe miasta i ośrodki wypoczynkowe i kuracyjne miały przyjemność witać i żegnać burzą i huraganem oklasków ten nieprzeciętny zespół. A więc proszę, przywitajcie ich tak, jak na to zasłużyli. Więcej światła. Miał rację, proszę państwa. Państwo znają na pewno rewelacyjny dramat Williama Szekspira, dramat pod skromnym tytułem Ryszard III. Otóż w tym doskonałym dramacie król Ryszard, jak już powiedziałem, III, na polu bitwy otoczony nieprzyjaciółmi zawołał królestwo za konia. Nie miał racji, proszę państwa. Gdyby to był z nami na tej sali w Wołominie, na naszej imprezie non-stop, niewątpliwie zawołałby królestwo za twista. Oczywiście za twista w wykonaniu rewelacyjnego zespołu Anaconda. Prosimy na estradę. Kobietą, z którą ma jakieś kontakty osobiste. Świnia. Takich to należy do więzienia wsadzać. Co to jak grany? Tu nie teatr! Anaconda, gra! 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 Na pociąg. Chwileczkę, pojedzie pan następno. Najmocniej przepraszam, jeśli potrąciłem to niechcąc. Pan przeprosi te panie. Ale panie... Czy to ten narzeczony Beaty? Amerykańskim Jerzynym Krukiem. A, to niespodzianka, proszę państwa, wicemierz olimpijski rzadko bywał rzucany na matoringu, ale... Konda ta 12, gdy pierwszą rundę były stawy punkty, polski pięściarz...
nie przewagiony z debiutantem drużyny niemieckiej, ale teraz jeszcze ten knockdown na początku czwartego starcia, teraz jak Państwo widzą, Polak poszedł do zdecydowanego kontrataku. Jego ciosy są bardzo precyzyjne. No i odnalazła się panna Beata? Nie. A skąd pan wie? Skąd pan zna Beatę? Ciszej tam, panowie. Dobra. Właśnie tu przyszedłem, szukam. Ma pan jakieś wiadomości od Beaty? Niech pan odnajdzie takiego faceta, Sielczuka. Nazywają go Złota Maska. Tak. Albo koleżankę Beaty, co zaszła w ciążę, a potem truła się. Co pan mówi, nie rozumiem. Zrozumie pan później. Rozum w ogóle do człowieka przychodzi późno albo wcale. A w ogóle, jak na narzeczonego, to pan za mało wie o swojej narzeczonej. Dostaje tęgie baty, ale w odpowiednim momencie kryje się za podwójną gardą, umiejętnie klinczuje, aby tylko przetrzymać krytyczne chwile. Chyba już niedługo Niemcy będą mieli z niego sporą pociechę. Kapitalna seria walnaska. Niemiec kryje się za... Tosiu? Tak? Z kim ona wtedy była na winie? Posprzeczałyście się o coś, Beata przybiegła zdenerwowana i powiedziała, że... Ach, o to ci chodzi. Nie sądzę, żeby to było takie ważne. Dobrze się wczoraj bawiłaś? Dobrze się wczoraj bawiłaś? Co? Zresztą przy takiej orkiestrze. O co ci chodzi? Biedny ten nasz ojciec, mamo. Na co ty sobie pozwalasz? O niczym nie wiem. To znaczy, że ty się szwendasz po lokalach? W nocy, w tym wieku? Powinnam natychmiast powiedzieć o tym ojcu. Powiedz, tylko mu powiedz o wszystkim. Posłuchaj mnie, córeczko. Popełniłaś błąd. Obiecaj mi, że to się więcej nie powtórzy. Ja też oczywiście... No cóż... Obie nabroiłyśmy troszkę. Niech to już zostanie między nami. Więc to tak. Ja nie powiem, ty nie powiesz. Cisza, niech kwitnie szczęście rodzinne. Tylko, że ja mu powiem. O sobie. I będę czekała na ciebie. Tato, byłam wczoraj w nocy w knajpie z jednym panem, piłam wino. Karol. Tak? Czy myślisz, że ona... Na pewno nic jej się nie stało. Czy ja byłam dla niej niedobra? Przestań już o tym myśleć. Dzisiaj w pracowni? Wszyscy już wiedzą. Te szepty za plecami, to współczucie. Nie mogę tego wytrzymać. Nie to jest najgorsze. Gorsze jest to, że siedzimy tutaj, jesteśmy bezsilni. Nigdy nie byłeś zbyt energiczny. Siedzieć w fotelu, to jedno, co potrafisz. Przestań! Przecież nie będziemy się kłócić. Teraz. O nie. Jesteśmy przecież zgodnym, idealnym małżeństwem. Dzisiaj nagle poczułam, że jestem... stara. Pan powiedział, że ten Sielczuk miał jakieś przezwisko. Złoty Lew? Nie, Złota Maska. No więc, jeżeli to pana interesuje, ten pan został publicznie spoliczkowany na imprezie w Wołominie. Wie pan, kto to zrobił? Ona? Tak. Sielczuk mówił, że od tego czasu nie widział Beaty. Ślad się urywa. A nie wie pan, kto to jest ten mężczyzna w okularach? Nie, mówiłem już. Powiedział mi tylko o Sielczuku i od tej pory... No nic. W każdym razie dziękuję panu. Beata jest taka narwana. Niejednokrotnie prosiłem ją, namawiałem, żeby przestała się wygłupiać, ale ona... No tak, i teraz będzie wszystko na mnie. Przepraszam. Słucham, Karska. Tak, dzień dobry, pani. Nie. Nie, jeszcze nic. Ale proszę się nie denerwować. Gdyby Beacie coś się stało, wiedzielibyśmy o tym. Nie, muszę teraz wyjść. Mąż będzie w domu. Gdyby... Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Wychodzę, obudź się. Ja nie śpię. Słyszałeś? Nic nowego. Karol. Woda dopiero co zagotowana. Zrób sobie śniadanie. Wrócę koło czwartej. Improwizacje Konrada, jego spór z Bogiem można traktować jako... No więc jak należy traktować? No... Proszę zresztą trzymać się tematu. Spisek Kordiana... No właśnie, więc jeżeli porównamy Konrada z Kordianem, to... To dojdziemy, można dojść do wniosku, że... Tak, rzeczywiście, ale ten wniosek będzie taki, że... Proszę, zacznij się. No panie profesorze, no ja się skupiłam po prostu, no. No panie profesorze, u nas część światło zgasło. No, w całej Warszawie zgasło światło, panie. No przecież to jest światło. Mama świetnie miała. Cały dzień tu panie powiedział. Bo już światło zgasło. Panie profesorze. Czy jeszcze nic nie wiadomo o Beacie Kłosowicz? Nie, ale prosiłbym, żeby podczas lekcji... Niesłusznie pan profesor postawił jej dwuje z tego wypracowania. Ona się tym na pewno bardzo przejęła. Na pewno taka dwuja, niesprawiedliwie. Panowie, dyskusja na ten temat jest nie na miejscu. Albo Beata już nie żyje, albo wróci, wtedy wyrzucą ją ze szkoły, tak jak Majewską. I nasza szkoła znów będzie taka wzorowa. Majewskiej nie wyrzucono, tylko... Zresztą w takich warunkach... Poleciał na górę. Inaczej nie dobiera. No nie po to się go czepiałeś. Taki fajny facet. Bo Magda się w nim kocha. Chcesz łeb? Ale gałę to mi kocha. Zmuszony byłem przerwać lekcję 10B. Jak to przerwać? Sprawa Beaty Kłosowicz. Reakcja klasy. Niech się pan uspokoi. Zaraz tam na nich idę. Ja chyba rzucę to wszystko. Ja się nie nadaję. Co rzucę? Co pan rzuci? Uwaga, gaz. Chce się pan otruć z rozpaczy? Widocznie... Widocznie się nie nadaję. Widocznie nie mam autorytetu. Widocznie jestem za młody. Niech pan nie histeryzuje. Ja też byłam młoda i też zaczynałam jak pan, kolego Jotko. Ale może młodzież była inna. Bzdury. 15 raz, 2, 3, dziękuję. Nie proszę bardzo. Ile to się to my, a wszystkie są chorób, wszystkie dzieci poprawiają, Ani. Niech pan tu na mnie zaczeka, kolego Jotko. Panie profesorze, ja... Słucham. Ja chciałem... No jednym słowem zachowałem się idiotycznie. Czy przysłała cię pani Rybczyńska? Nie. Dlaczego? Sam przyszedłem. Wiem, że zniknięcie Beaty Kłosowicz wyprowadziło was z równowagi. Tak jak i nas, nauczycieli. Ale dlaczego nie szukacie głębszego sensu w tej sprawie? Dlaczego to tak lekko traktujecie? No właśnie, to było jakoś... Idiotycznie z naszej, z mojej strony. Nikt przecież nie myśli, że pan, że ta dwójka mogła... Zaczekaj. Zauważyłem, że bardzo lubiłeś, że lubisz Beatę. Zawsze jej broniłeś. Na pewno znasz ją lepiej ode mnie. Beata była... Jest bardzo inteligentna, ale ona chyba nie mówi zawsze tego, co myśli. Właściwie to była smutna. Ta. Chyba ta. Chociaż na początku roku po wakacjach wydało mi się, że Beata się bardzo zmieniła. Prawda? Ej, Ramzes! Nie miałeś czasu opalać się na wakacjach? Po pierwsze, na imię mam Aleksander, a po drugie, lało przez cały czas. Gdzie byłeś, Aleksandrze? Góry, tylko góry. Nawet jeśli pada przez cały miesiąc. Żal mi cię, męczenniku meteorologii. A nad morzem było słońce, ciągle upał i upał. Ale ja wolę sztorm w nocy, białe grzyby fal, wycie wichru. Tego się nie da opisać.
Po co opisywać, jak można sobie poczytać na przykład u Żeromskiego? No i co, tak sama łaziłaś w nocy po brzegu? Wcale nie łaziłam, w Jantarowie była latarnia morska i latarnik mnie wpuszczał na górę. Ile lat miał ten latarnik? Był młody i piękny jak Gregory Peck. Coś ty... Był staruszkiem i nazywali go Dziadek Szkiełko. Olek, ty nigdy nie czujesz do siebie obrzydzenia? Skądże? Czuję do siebie wyjątkową sympatię. Zwłaszcza, kiedy przeglądam się w lustrze. Kiedy mi będzie ciężko na sercu, to wtedy będę myślała o tej latarni. A kiedy już mi będzie całkiem nieklawo, to wtedy zwieję i zamieszkam tam. Za 5-8 wszyscy dawno w klasie. Ja wiem, że wy często nie bardzo słuchacie tego, co ja mówię na lekcji. Przyznam ci się, że ja też nie bardzo słucham, co wy mówicie przy tablicy. To jest jakieś udawanie, bo ja wiem zresztą, co. Przepraszam. Wy jesteście... Pani profesor. Słucham. Pani profesor, ja mam taką prośbę. Słucham. To znaczy, mam jeszcze WF i... Dwie godziny z panią profesor, ale tak. Ja chciałem się zwolnić. Co się czujesz? Nie, nieco. Ale? Ja muszę wyjść, naprawdę. Znowu jakaś historia z panem profesorem Jotko, tak? Jest. Dobrze, więc idź. Tylko pamiętaj, żeby się znowu nie... Stawała na wszystkich przystankach. Tata, co zachowasz za plecami? Rany. Magnetofon? Tak. Dziękuję wam. Chciałem ci zrobić niespodziankę na urodziny. Chciałem? No bo mama była raczej niezadowolona z tego pomysłu. Jaki śmieszny jesteś pod oknem, gdy zapada chłodny zmierzch. A nad miastem chmury ogromne i za chwilę pewnie będzie padał deszcz. Bardzo ładnie. Jak ja mam piękny głos. No a teraz ty się zaprodukuj. O, co to no, to no, jest? No, nie, to nie. No już, śpiewaj. No, nie mam żalu do nikogo, jedno do ciebie. Biegła brata, płacze za nią. Tak dalej, dziewczyno moja. Oj, szkoda, że cię z nami nie było. 40 rozłukanych dziewczyn i ja jeden. Bratko, nie strasz starego ojca. No to chodzilibyśmy na spacery plażą, aż do wraku zatopionego statku, albo w drugą stronę do latarni morskiej. Wiesz, tatusiu, ja tam byłam kilka razy. W latarni morskiej? No, jak był sztorm, latarnik mnie wpuszczał. Kupiłam do 8 rzędu, ubieraj się. Krysiu, przywitaj się z panią kapitan. Dzień dobry. Dzień dobry. Kapitan, bez munduru? Oddałam go do pralni. Kochanie, idź do kuchni i przynieś herbaty dla pani kapitan, dobrze? Wiedziałam, że się tak skończy. Znów będzie zajęta. Obiecuję jej od 2 tygodni, że pójdziemy do kina. Kiedy ojciec żył, chodziła z nim często. Czy Olek Smoleński, zwalniając się u pani, podał jakiś konkretny powód? Nie, zaufałam mu na słowo. Muszę się pani przyznać, że do tej chwili nie mogę uwierzyć w tę jego ucieczkę, w kradzież pieniędzy rodzicom. To są jednak fakty. Rozmawiałam z ojcem. Tak. Czy pani wierzy w przeczucia? Ja? Ja pracuję w milicji, proszę pani. A jednak mam przeczucie, że on musi coś wiedzieć o Beacie. I dlatego zwolniła go pani z lekcji, nie żądając wyjaśnień. Wtedy o tym nie pomyślałam, to była kwestia zaufania. Pewnie już nie rozumiem młodych.
Młodzi gubią się i może tylko młodzi potrafią się odnaleźć. Proszę pani, już 10 lat szukam cudzych dzieci. Odnajduję cudze dzieci, zajmuję się cudzymi dziećmi, chociaż mam dwoje własnych. Ja nie znałam swoich rodziców. Wychowałam się w domu dziecka. Uciekałam stamtąd i wracałam. Dlatego też wiem, dlaczego się ucieka i dlaczego się wraca. Gdybym mogła... Przyszedł milicjant, prawdziwy, w mundurze. Przepraszam. Krysiu! W-12 melduje, że znalazł w Lasku Kabackim nieprzytomną dziewczynę. Lat 16-18. Pijana, rany cięte głowy. Odwieziono ją do szpitala. Który szpital? 5. miejski. Idźcie do wozu, zaraz schodzę. Tak jest. Pani wybaczy, ale muszę iść. Co, stało się coś? Nie, nie. Do widzenia, pani. Do widzenia, pani. Krysia, ubieraj się. Jeszcze zdążymy do kina? Naprawdę? No. Hurra! No, brawo! Brawo, już brawo. No, daj. Trzeci, że. No, dalej, dalej gramy. A to pan, panie okularnik. Odstawiał pan moralistę. Wielkiego moralistę. Pouczał mnie pan, tak? I nic nie pomogło, bo pan się spił. Raczył pan zasunąć gadkę o rozumie. Że rozum przychodzi późno albo nigdy. Do pana okazuje się nie przyszedł. A ja panu mówię, że... Powiedz pan lepiej, czy Beata się odnalazła. Szukaj pan sam tej wariatki. Ile tam było? 3. No. Dobry wieczór, pani. Kłania się nisko Jacek. Beata się oczywiście jeszcze nie znalazła, prawda? Tak jest, proszę pani. Przyznaję, nie umiałem się nią zająć. Tak jest, proszę pani, nie umiałem jej przypilnować. Tak jest, proszę pani, nie może mieć pani do mnie zaufania. A kto umiał sobie z nią poradzić? Kto? Może szanowna pani, co? A dlaczego? Bo córeczka szanownej pani jest nieznośna, ma źle w głowie i w ogóle przez nią nie zdałem egzaminu i... Halo? Halo? Wychodzisz? Karol. Czekałem. Nie ruszałem się z fotela. Czekałem, aż ona dorośnie, zmądrzeje, zrozumie. Czekałem, aż ty zestarzejesz się, zmądrzejesz, zrozumiesz. I niczego się nie doczekałem. Dokąd chcesz iść? Ani ty, ani Karska nie znajdziecie jej. Będę jej szukał tak długo, aż może znajdę ją na ulicy, na dworcu, w pociągu. No gdzieś przecież muszę ją znaleźć. Powinniśmy być teraz razem. Jeśli będziemy razem, ona do nas wróci. Muszę ci coś powiedzieć. Uderzyłam ją w twarz. Powiem ci, dlaczego ją uderzyłam. Chcę ci wszystko powiedzieć. Tylko nie zostawiaj mnie teraz samej.
wieczór, ale to wysoko. Dobry wieczór. Skąd pan tu się wziął? No, ktoś mi otworzył. Kto miał otworzyć? Ja otworzyłem. Pan jest latarnikiem? Bo co? Pan jest latarnikiem? Ja. Czy nie ma tu pana w latarni takiej młodej dziewczyny? A nie spotkał pan jej na dole? Kogo? Beatę? Stuknij się w głowę, człowieku. Jaką Beatę? Otworzyłem drzwi, bo myślałem, że to Henia. No, moja narzeczona. Nawet się zdziwiłem, że tak wcześnie. Nie rozumiem. Słucham? Kurczę. Widno, co? 20 000 świec. Pan coś? Że nie rozumiem. Po kiego licha miałaby tu na takie pustkowie przyjeżdżać młoda dziewczyna? I to pewnie z miasta. Warszawy. Ona opowiadała, że jak tu była w lecie, puszczał ją pan na górę. Ja? Chyba, że ten stary. Dziadek już na emeryturze. To pan... A ja dopiero drugi miesiąc. Robota spokojna, jak to mówią, potrzebna. Ale samemu nudzi się. Chyba nie porobię tu długo. A może ona? No bo Ata... Tu była i dzwoniła. A kto tam wie, może. Ale w taką wichurę, jak człowiek siedzi na górze, nie słychać, co na dole. A kto dla pana ta dziewczyna? Siostra? Człowiek przecież ma rozeznanie. Gdyby taka tu przyszła, to bym ją odesłał do domu. Odesłałby ją pan? Albo taka latarnia dla młodych. Moja Henia też tu nie chce mieszkać. Mówi, że za daleko do ludzi i że za wysoko. No, będzie z 15 pięter. A w dzień? No, a jak? A nie, w dzień to ja sobie kimam. Choćby z armaty strzelali, to się nie obudzę. Czekaj pan, zadzwonimy na posterunek albo do WOP-u. Może oni coś będą wiedzieli. Nie, nie. Zresztą ja już muszę iść. No, jak pan chce. Ale po takiej drodze mógłby pan sobie odpocząć. Jakieś spanie się znajdzie. Nie, dziękuję. Latem przyjedziemy do pana razem, to sobie pogadamy. A teraz już muszę iść. Do widzenia. Do widzenia.
się od domu. Beata. Ej, Ramzes. Chyba mnie znalazłeś. Gdzieś była. Głodna jestem. Masz coś? No. Zasłużyłaś na wielkie lanie. Gdzieś była. Byłam... Przeżyłam wielką przygodę. Pamiętasz, jak ci opowiadałam o tej latarni morskiej? No to właśnie tam. Na dworze ziąb, wichura, a w środku przyjemnie, przytulnie. Stary latarnik siedzi i opowiada przygody na morzach dalekich. Spokój, żadnych problemów. A może takie jakieś... Byłeś tam, gdzie ja. Nieważne. Wiesz, że to wszystko bójda, że wcale nie byłam żadnej latarni i że... I że latarnik nie ten. To naprawdę nieważne. To co jest ważne? Chodźmy już. Powiem ci to na górze. No, popatrz, już jasno. Zaraz się znowu wszystko zacznie. Szkoła, dyro, ryba i w domu. Myślisz, że wytrzymam? Oni ze mną wytrzymają? Ramzes, Olek, czy ja jestem naprawdę głupia wariatka? No chyba. A czy ja potrafię być inna? Ja nie chcę, żebyś była inna. Albo co? Albo nie pójdę dzisiaj do szkoły. Będę siedziała cały dzień w domu i piła mocną, gorącą herbatę zaparzoną na jeden z twoich 7 sposobów. Przyjdź po lekcjach. No, więc co jest ważne, powiedz. Powiem ci. Powiem ci przy herbacie.